Które w jakiś szczególny sposób zasłużyły się dla festiwalu, swoją osobowością, talentem, promują tą imprezę. I proszę Państwa, dziś odsłoni swoje słoneczko wybitny skrzypek, pedagog, muzyk, showman, człowiek renesansu, Wadim Brodzki. Ale o tym wszystkim pan burmistrz Henryk Radosz. Panie burmistrzu, zapraszam. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie. Pani Wadym, ja zapraszam tutaj bliżej, bo to będę się zwracał głównie kolokacją do pana, dlatego będzie mi łatwiej, jeżeli będzie Wadymowi Brodzkiemu. Nasz dzisiejszy honorowy gość jest wirtuozem skrzypiec, mistrzem nie mającym sobie równy. W wieku 11 lat wystąpił jako solista z orkiestrą symfoniczną Jodkiej Filharmonii, wykonując koncert Dmitra Kabalewskiego. Paganiniego we Włoszech, konkurs imienia Tibora Wargi w Szwajcarii. Koncertował z wieloma znakomitymi orkiestrami. Filharmonią Moskiewską, Filharmonią Petersburską, Filharmonią Narodową w Warszawie, Mexico National Symphony, London Philharmonic Orchestra, Jerusalem Symphony, New Jersey Symphony, Orkiestra Symfoniczna w Sewilli. Szanowny Panie Wadimie, jest Pan wybitną postacią świata muzycznego. Szanowany przez krytyków, uwielbiany przez melomanów, stał się Pan jednym z wiodących artystów Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamroch. To dla nas ogromne wyróżnienie uhonorować Pana festiwalowym słoneczkiem. Dowód uznania Pańskich zasług dla polskiej i światowej sztuki muzycznej. Dedykowane Panu festiwalowe słoneczko w Górskiej Alei Gwiazd jest naszym wyróżnieniem dla pańskiej pracy artystycznej oraz dowodem podziwu i szacunku dla znakomitych osiągnięć. Cieszymy się, że jest Pan dziś z nami. Pańska obecność dodaje, gratuluję Panu imponującej kariery. Życzę wytrwałości w realizacji kolejnych planów, satysfakcji z pracy artystycznej oraz osobistej pomyślności. Serdecznie gratuluję. Dziękuję. No tutaj przed Panem, ja to Panu wręczam, myślę, że po odsłonięciu tego podcastu. Można? Drodzy Państwo, dużo opowiadać. Ja jestem po prostu wzruszony. Dziękuję Wam wszystkim za przyjście. Dziękuję jeszcze raz. I cóż, codziennie 100 lat dla tego wspaniałego festiwalu. Najlepszych polskich muzyków wręczyło mi praktycznie obywatelstwo polskie. Ja byłem wtedy wzruszony. Zapraszamy Państwa na finałową galę o godzinie 20. Ostatnie piękne akordy 23. Międzynarodowego Festiwalu im. Krystyny Jamroch. Dziękuję bardzo.